Witamy serdecznie z Ligi B2, magazynu FLS Weekend. Zobaczmy na wyniki, jakie padły w minionym tygodniu. Ciekawy mecz Płaszów z Elektriksem. Przez długi czas utrzymywał się w tym meczu remis. Dwa spotkania w tym tygodniu rozegrała drużyna Bruty. No i zaczniemy od tego meczu Płaszów Elektriks. Tak jak wspomniałem, dwoi się troju w bramce Arkadiusz Hajduk, no ale niestety został przełamany. Został przełamany i od momentu, gdy Płaszów stracił tą bramkę, bo długo mówię, że właśnie utrzymywał się wynik remisowy, no to potem już mecz toczył się po myśli Elektriks, natomiast Płaszów objął szybko prowadzenie. Potem przed przerwą stracił pierwszą bramkę, no ale ten remis dosyć długo się utrzymywał, natomiast tak jak powiedziałem, gdy Elektriks zdobył drugiego gola, no to już poszło łatwo. Na mecz spóźniony przybył Tomasz Kawa, no ale jak się pojawił, no to właśnie jeszcze w pierwszej połowie zaliczył asystę, drugie dołożył dwie. No i miał duży udział przy zwycięstwie Elektriksu. Natomiast taka informacja dla Tomasza, o wpół do FLS nie gra. Tak, Tomek, sprawdzamy terminarz na stronie. 19.05, 19, 20, 21. No chyba, że koledzy chcieli po prostu, by więcej pograć. No może i tak. Wprowadzili w błąd Tomka. No chyba, że tak, no to... Natomiast nie, to już inna kwestia. Nie podejrzewam chyba o to. Natomiast no nie tylko on w tej kolejce się spóźnił, bo także w innych ligach też mieliśmy spóźnienia i nie wszyscy ale sobie pograli tyle, ile by chcieli. Usprawiedliwione. Mecz Korupcja Sępy, Korupcja wygrywa. Korupcja wygrywa ten mecz. To był taki, no, można wyświechtany frazes powiedzieć, mecz walki, bo tak to mniej więcej wyglądało. Może z przebiegu gry trochę więcej okazji stworzyły sobie Sępy, tak ja to widziałem. Natomiast no, Sępy były nieskuteczne, a Korupcja w tym sezonie gra dość efektywnie i trzeba powiedzieć, że nie przegrywa i mam wrażenie, że właśnie zaszła taka pozytywna zmiana, że ta drużyna jest lepiej zorganizowana, bardziej waleczna, bardziej zawzięta, no i to przynosi w tym momencie bardzo dobre efekty. Wygrana z Sępami jest tego dowodem. No i myślę, że jeszcze o tym będziemy mówić w kolejnej części, dalszej części magazynu, ale korupcja dobrze się prezentuje na razie. Mecz niezniszczalni, Kukiz Kraków. Co niezniszczalni doszli Kukiz na jedną bramkę, to ci odskakiwali o kolejną. No tak, mecz, tutaj mówiliśmy o Sępach i Korupcji, że mecz walki, no tutaj też nikt nogi nie odstawiał, z tym, że mam wrażenie, że było zdecydowanie bardziej nerwowo. Natomiast Kukiz nas do tego już przyzwyczaili. Kukiz pokazali dobrą piłkę, natomiast no, kilka nerwowych sytuacji można byłoby uniknąć i odbiór tego meczu byłby lepszy, gdyby aż takich gorących głów zawodnicy nie mieli. Natomiast no, mamy nadzieję, że w kolejnych meczach nad nerwami będą panować lepiej. Natomiast jeśli chodzi o samo widowisko, no to niezniszczalni starali się, walczyli, doszli na początku drugiej połowy od stanu 0-2 do 2-2. Potem, tak jak mówiłeś, doskakiwali, natomiast Kukiz jednak chyba mieli ten mecz pod kontrolą, bo co niezniszczalni doszli, no to Kukiz odskakiwali. No i wygrali kolejny mecz. No i zobaczymy, jak dalej będzie. Natomiast niezniszczalni też trzeba pochwalić, bo aż tak bardzo Kukiz nie ustępowali i myślę, że w górnej połówce tabeli się znajdą. Mecz Franton Bruta i Bruta wygrywa 7-3. No tutaj mecz, trzeba powiedzieć, że ułożył się po myśli Bruty od początku. Świetne uderzenie Bartłomieja Błaszczyka. Lob z połowy boiska, potem także jego dystansu. Także jego dobry występ. Tutaj zwracałeś uwagę na to, że gra teraz jako obrońca, więc to jest tak, ta pozycja. W ogóle doszło do przetasowań, ponieważ nie oglądamy Michała Smondra na boisku FLS-u. Trzeba było to miejsce w obronie kimś zastąpić. Do obrony przeszedł właśnie Błaszczyk, natomiast z obrony Staszek Klimkowicz przeszedł na bramkę. No tak, i rzeczywiście tutaj Staszek w tym meczu wiele może pracy nie miał, natomiast więcej miał pracy chyba w meczu z Korupcją. Natomiast... No widać, że Błaszczyk dobrze się wywiązuje też ze swoich obowiązków. I potem w drugiej połowie też Zarański strzelił gola lobem. No. Natomiast myślę, że jednak wbrew temu, co niektórzy w komentarzach pisali, to zwycięstwo zasłużone. Fronton jeszcze musi poczekać, aż się zgra, bo jednak dużo nowych twarzy.
w zespole i no, na punkty jeszcze musi poczekać. Mecz drugi Sępów w tym tygodniu z Menage Football Team i tym razem wygrali. Tym razem wygrali pewnie, bez żadnych kłopotów. Od początku prowadzili, w pierwszej połowie już rozstrzygnęli losy meczu. Menage co prawda strzelił na początku drugiej połowy gola, ale no, nie zmienił obrazu gry. Warto odnotować debiut w Menage Adama Jasikowskiego, czyli byłego gracza R22, a także właśnie Sępów w poprzednim sezonie w tej drużynie występował. No i pierwsza taka akcja już w meczu Adama, no to faul na Piotrze Bartyzelu, co mnie chyba miało pokazać, że sentymentów nie będzie, natomiast skończyło się i tak dla Sępów dobrze. Mecz Gladiatorów z drużyną Krachemu. Zwycięstwo Gladiatorów 3-2, chociaż ja bardziej obstawiałem Krachem. Ja szczerze mówiąc raczej widziałem zwycięstwo w drużynie Gladiatorów, natomiast spodziewałem się przede wszystkim wyrównanego meczu i takie spotkanie było. Długi czas bez goli, dopiero w 20 minucie strzelecką posłuchę przełamał Rapacz, natomiast potem przez kolejne 20 minut znowu bramek nie widzieliśmy. Natomiast to co najciekawsze to przede wszystkim 5 minut między 39 a 44 minutą. Wtedy bramki padały z dużą częstotliwością. Najpierw wyrównali Gladiatorzy, potem Krakiem, znowu Gladiatorzy, no i decydujący cios zadali Gladiatorzy, wygrali 3-2. No, myślę, że Krachem trochę zmian w składzie zaszło. Nie jest to już ten sam zespół, co w poprzednim sezonie. Trochę czasu pomija, aż ci nowi zawodnicy też się wkomponują. Natomiast 3-2 zwycięstwo Gladiatorów. No i ten zespół wydaje się być w wysokiej formie na starcie sezonu. No i drugie mecze swoje w tym tygodniu rozgrywała i Bruta, i Korupcja. Spotkały się te drużyny. Wynik 3-3. Wynik 3-3 i no to co mówiliśmy o Korupcji, że swoją grę poprawiła, no to jest kolejny na to dowód. Nie przegrała meczu. Kolejny mecz z doświadczonym zespołem, o wiele bardziej doświadczony niż sama Korupcja. Przecież Bruta już od wielu lat w ligach amatorskich występuje. No i remis 3-3 po kontrowersyjnym rzucie karnym podyktowanym na minutę przed końcem. Natomiast no, Bruta też mogła chyba to wcześniej sobie zapewnić wygraną, no ale tego nie zrobiła, Korupcja to wykorzystała, strzeliła bramkę w końcówce. Natomiast warto odnotować powrót Balaska do zespołu, hat-trick, 3 bramki, tak więc udany kolejny już debiut tego zawodnika w Brucie. Zobaczmy na tabelę, na pierwszym miejscu Nowi 9 punktów, na drugim Bruta 7 punktów i dalej zespoły z 6 punktami, a w strefie spadkowej Polska Myśl Szkoleniowa, Płaszów, Fronton i Melange Football Team. Przed nami 6 tygodnia, w bramce Klimkowicz, dalej Kowaliński, Tomek Leśniak, Mordarski, Walasek i Mirończuk. Tak, graczem tygodnia Mirończuk, największy udział miał przy zwycięstwie Cookies. No i ten zawodnik pokazuje, że no, w piłkę grać potrafi. Po poprzednim meczu z Płaszowem też dobrze się prezentował. Teraz już pod nieobecność Góra całkowicie na jego barki spadła gra ofensywna Kukiz, no i wywiązał się z zadania bardzo dobrze. To wszystko z Ligi B2. Dziękuję serdecznie. Dziękuję.